Tak, moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie na naszym dzisiejszym kolejnym rozważaniu biblijnym. Dzisiaj temat, który no właśnie w ostatnich czasach, w ostatnich miesiącach jest naprawdę takim przedmiotem wielu teorii, czipowania, szczepionek, prawda? Powstają strony internetowe, nawet chrześcijańskie, gdzie przestrzega się przed braniem szczepionki tej teraz na COVID-19, bo tam będzie chip, a chip to już jest znak bestii i tak dalej. Czy to prawda? Czy rzeczywiście jakiekolwiek szczepienie, jakikolwiek chip jest znakiem bestii? Od razu chcę podkreślić, że nie, absolutnie nie. Ale żeby nie być gołosłownym, oczywiście potwierdzimy sobie to biblijnie. Chcemy sobie opisać pewną symbolikę właśnie znamienia bestii, zobaczyć pewne opisy biblijne oraz przede wszystkim kolejność, jeśli chodzi o oddanie się Antychrystowi. Dlatego chociaż twierdzę, moi drodzy, że szczepionka jakimkolwiek chipem, czy sam chip nie jest absolutnie od Antychrysta, nie znaczy to, bo ktoś już mi zarzucił, że głosząc coś takiego mogę się mylić i daję jak gdyby braciom zielone światło, ktoś się zaszczepi i weźmie znamie bestii. Absolutnie nikt nie weźmie przez to znamienia bestii. Ja absolutnie, pomimo tego, że nie uważam szczepionki, jeszcze raz, za znak Antychrysta, znak bestii, to ją nie wezmę, ani ja, ani moja rodzina, dlatego że my od wielu lat jesteśmy przeciwko jakimkolwiek szczepieniom. Nasza córka, niestety, gdybyśmy mieli tą wiedzę 19 lat temu, nie byłaby zaszczepiona jako niemowlę i nie miałaby problemów, które ma dzisiaj. Jeżeli chodzi o szkodliwość szczepień i powiązaniem ich z autyzmem, można to bardzo łatwo sprawdzić. Dlatego absolutnie ja nie wezmę tej szczepionki, nikogo nie zachęcam do brania szczepionki, ale nie dlatego, że tam będzie chip i że jest to znak Antychrysta, tylko dlatego, że niesie to za sobą bardzo poważne konsekwencje zdrowotne. Tak? Tak samo jeśli chodzi o zwykły chip, ktoś znowu się tam lubuje tym, że badają przez czoło temperaturę, prawa ręka i że to ten znak bestii, bo tak objawienie opisuje. Są dzisiaj ludzie, którzy już od kilku lat mają testowo wszczepiony chip podskórnie, na przykład na nadgarstku prawej ręki. I jest to taka zwykła zasada, znana już dzisiaj od stosowana u zwierząt domowych, jak koty i psy. One mają podskórnie, tutaj w UK jest nawet to przymusem, podskórnie mają właśnie wszczepiony chip, który po skanowaniu pokazuje adres właściciela. Dlatego jeżeli takie zwierzę, pies czy kot się zagubi i ktoś go znajdzie, przywiezie do weterynarza czy gdziekolwiek, oni zeskanują i wiedzą, gdzie mieszka właściciel, tam jest numer telefonu w tym chipie i tak dalej. Także już dzisiaj są testowo od kilku lat wszczepione takie chipy dla ludzi w rękę czy nadgarstek, gdzie jest na przykład chip taki, jak mamy w karcie, tak? I oni są w stanie po prostu przyjechać ręką przy kasie zamiast kartą. Czy to oznacza, że te osoby nie będą zbawione? Czy to oznacza, że te osoby przyjęły znamie bestii? No nie, no absolutnie nie. Mają sobie taki chip, jaki też mają zwierzęta i przede wszystkim nie ma Antychrysta jeszcze, żeby mogli mu się oddać, do niego należeć. Także, moi drodzy, tak jak widzicie, cała ta nagonka, cały ten szok, który niestety jest też przekazywany przez chrześcijan, jest nielogiczny. Nielogiczny. Oczywiście, jak sobie też powiemy, chipowanie może być częścią składową, ale tylko może być, ale to w określonym czasie. Dlatego my dzisiaj żyjąc w tym czasie i będąc chrześcijanami oddanymi Chrystusowi, spodziewamy się pochwycenia przed wielkim uciskiem. Oczywiście, jeżeli twierdzisz, że to nie będzie przed, że będzie w trakcie, czy będzie po, nikt cię nie zmusza, abyś wierzył inaczej. Ja zachęcam do moich materiałów, dlaczego biblijnie wierzę i mówię to w kilku materiałach, że pochwycenie będzie przed wielkim uciskiem. Tutaj mogę podać, przypomnieć zaledwie dwa wersety. Słowa Jezusa Chrystusa z objawienia Jana,
trzeci rozdział, a 10 werset, bo nie jest to dzisiaj temat, znowu, by skupiać się na pochwyceniu i kiedy, ale przypomnę króciutko. A więc Pan Jezus mówi do jednego ze zborów, objawienie 3:10, ponieważ zachowałeś słowo mojej cierpliwości, ja też zachowam cię od godziny próby, która przyjdzie na cały świat, aby doświadczyć mieszkańców ziemi. Tak? O czym mówi Jezus Chrystus? No mówi o czasie wielkiego ucisku. Ucisku Jakuba, czyli inaczej ucisku Izraela, bo Jakub to Bóg zmienił imię Jakuba na Izrael, tak? Jego 12 dzieci, Jakuba, to 12 plemion Izraela. Dlatego ucisk Izraela, ucisk Jakuba jest uciskiem Izraela. Bardzo dobrze o tym wiemy, ale tutaj Jezus mówi bardzo wyraźnie, że zachowa nas od tej godziny próby, od wielkiego ucisku, który przyjdzie na cały świat, by doświadczyć wszystkich mieszkańców ziemi. Oprócz oblubienicy. Nas nie trzeba doświadczać. Słuchajcie, nas życie doświadcza. Każdy z nas by być w Chrystusie, albo stracił rodzinę, albo miał prześladowania, albo żyje w skrajnych prześladowaniach. Część z nas, bo tu jest kolejny zarzut. Ktoś mówi, a co, nie giną chrześcijanie tam i tam? Oczywiście, że giną. Ginęli od pierwszego wieku. Byli zabijani na arenach. Już nie pamiętam, jak się nazywał ten Cezar, który podpalił Rzym i zrzucił tą winę na chrześcijan, tak? Chrześcijanie byli zabijani masowo. Byli paleni co wieczór jako żywe pochodnie. Ale to nie był czas wielkiego ucisku. I nie wszystkich część chrześcijan, czyli części składowej oblubienicy, to dotyczyło. Bo jeżeli mówimy o wielkim ucisku, to ma spaść na wszystkich mieszkańców ziemi, jak czytamy. I przed tym ma być wybawiona oblubienica, co nie znaczy, że dzisiaj chrześcijanie nie giną, że nie ginęli od pierwszego wieku. Ale nie w wielkim ucisku i nie cała oblubienica. To jest bardzo ważne, by podkreślić, bo niestety wielu chrześcijan cały czas to myli, albo podaje tą rzecz. Gdy mówimy, że oblubienica nie jest na gniew, to mówimy o tym, że nie jest na gniew wielkiego ucisku, tego 7-letniego okresu. To oni mówią, jak to nie, skoro chrześcijanie giną, ucinają im głowy, czy jakkolwiek. Jedno z drugim nie ma nic wspólnego. Te prześladowania były nam zapowiedziane i są od samego powstania chrześcijaństwa. Tak? Ale jedno z drugim nie ma nic wspólnego. Te same słowa, które mówił nam Jezus Chrystus, powiedział nam również Paweł w pierwszym liście do Tesaloniczan, w sensie, że nas nie dotyczy sąd. Tak? Chrystus mówił, że mamy być zabrani przed tym, zachowani od tej godziny sądu, która spadnie na cały świat, ale nie na nas, nie na oblubienicę Chrystusa. Potwierdza to Paweł, 1 Tesaloniczan, 5 rozdział, od 9 do 11, gdyż, albo 9 i 11, gdyż Bóg nie przeznaczył nas na gniew, tak? Jest to wylanie gniewu Bożego, wielki ucisk, wylanie, zerwanie siedmiu pieczęci, głos siedmiu trąb i wylanie siedmiu czasz. Jest to ten moment wylania gniewu Bożego i my czytamy, że ten gniew Boży nie jest dla nas. Skoro chrześcijanie dzisiaj giną i od pierwszego wieku giną, to nie z powodu gniewu Bożego, tylko z powodu kogo? Szatana, tego systemu światowego, rządów przeciwko Chrystusowi. Tak? To nie jest gniew Boży, że dzisiaj ktoś ginie. Dlatego my mamy przed gniewem Bożym, bo wielki ucisk, 7-letni okres wielkiego ucisku jest wylaniem gniewu Bożego. A więc my nie możemy pozostać w nim i zginąć, bo to by było wylaniem gniewu Bożego na nas. To jest ta ogromna różnica, trzeba pamiętać. Chrześcijanie giną, jeszcze raz, od pierwszego wieku nie z powodu gniewu Bożego, wylania gniewu Bożego, ale z powodu szatana, z powodu prześladowań. A 7-letni okres ma być wylaniem gniewu Bożego, a on nas nie dotyczy. Gniew Boży dotyczy tych, którzy się odwrócili od Boga, tak jak było za czasów Noego. Tylko Noe przeżył. Czy na Noe się utopił? No nie. Cały świat, który nie wszedł, nie posłuchał, utopił się, tak, został zalany wodami potopu. Zginął. Ci, którzy nie przyjęli Boga, byli źli, nie przyjęli zbawienia, którym było Arka, tak? Na nich został wylany gniew Boży, a ocalał ten, który był posłuszny Bogu. Tak samo Sodoma i Gomora. Kogo wyprowadził Bóg? No Lota i jego rodzinę. A spadł gniew Boży na tych, którzy byli przeciwko Bogu. To jest ta sama prosta zasada, moi drodzy. Dlaczego na oblubienicę ma być wylany gniew Boży?
Czy my jesteśmy nieposłuszni dzisiaj? Czy jeszcze nas trzeba wypróbować w jakiś sposób? No nie. Gniew Boży się wylewa na nieposłusznych. Nieposłusznych. Dlatego czytamy, że świat i Izrael, na nich ma być wylany gniew Boży. Jeszcze raz pierwszy do Tesaloniczan, 5 rozdział, 9, 11 werset. Gdyż Bóg nie przeznaczył nas na gniew. Także myślę, że wytłumaczyłem tutaj, o co chodzi w tym gniewie Bożym i na kogo. A więc Paweł i Jezus mówi, że nie przeznaczył Bóg nas na ten gniew, lecz abyśmy otrzymali zbawienie przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. 11. Dlatego zachęcajcie jedni drugich, a nie straszcie jeden drugiego. I budujcie się wzajemnie, jak to zresztą czynicie. My się mamy tym zachęcać. Jaka to jest zachęta, jak ja ci powiem, ty tu zostaniesz i zginiesz i ci obetną głowę. No, świetna zachęta. Bądźmy wierni do tego czasu, aż przyjdzie Antychryst i utnie nam głowy. Czyśćmy swoje szyje, tak? Żeby nam upadła głowa. To jest zachęta? No nie, zachętą jest to, że Bóg nie przeznaczył nas na gniew i tym się mamy zachęcać i budować wzajemnie. Tak? Taka jest prawda biblijna. A więc króciutko zwróciłem waszą uwagę jeszcze raz, że Kościół Oblubienica ma być zabrana przed tym wylaniem gniewu, a początkiem wylania gniewu, jak chociażby czytamy w 6 rozdziale Księgi Objawienia, jest pierwszy jeździec na białym koniu, któremu dano władzę zwyciężać. Jest nim Antychryst. Tak? A więc przed jego przyjściem mamy być zabrani. To jest bardzo ważne i zaraz sobie powiem dlaczego. I teraz tak, bo rozważymy sobie 13 rozdział dzisiaj Księgi Objawienia, gdzie właśnie mamy powiedziane o znaku bestii, o przyjęciu tego znaku na prawą rękę czy na czoło, liczba 666, a więc to sobie chcemy dzisiaj omówić. I teraz, moi drodzy, bardzo ważne jest to, by powiedzieć jedną ważną zasadę biblijną, jeżeli rozważamy Księgę Objawienia. Księga Objawienia, moi drodzy, jest wizją pełną symboli. Jest wizją pełną symboli i zaraz sobie to powiemy. Bo ktoś mi też powiedział, ale Marcin, to na pewno jest czipowanie, bo Jan przecież nie znał dzisiejszych czasów, nie wiedział, co widzi, ale widzi, że ktoś miał na prawej ręce albo na czole chip, ale on nie wiedział, że to chip, a więc mówił znak. Czy tak naprawdę jest? A więc widzicie, po co są symbole Księdze Objawienia. Zaraz sobie podamy kilka przykładów tych symboli. Dlatego, że Żyd wierzący, który na przykład obrazowo widział pewne opisy w Księdze Objawienia, on wiedział, co te opisy oznaczają. Bo gdyby Jan widział pewne rzeczy, no właśnie jak z naszych czasów, samoloty, słuchajcie, jakieś takie rzeczy, on by nie był w stanie w ogóle tego opisać, ani powiedzieć, co ogląda. A więc Jan i Księga Objawienia jest symbolem, jest pewną, rozumiecie, ubraniem czegoś w symbole, które można sprecyzować, co oznaczają. I zaraz podamy sobie przykłady. Na przykład Objawienie 6 rozdział, tu wspominam o tej sytuacji, jeździec na białym koniu, tak? To jest początek wielkiego ucisku, bo czytamy, zobaczyłem, gdy baranek od pierwszego wersetu otworzył pierwszą z pieczęci, usłyszałem pierwsze z czterech stworzy mówiące jakby głosem gromu, chodź i zobacz. A więc to jest początek wielkiego ucisku, zerwanie pierwszej pieczęci. To jest otwarcie, można powiedzieć, wielkiego ucisku, który będzie trwał 7 lat. W tego skład wchodzi właśnie otwarcie po kolei 7 pieczęci, zadęcie w 7 trąb i wylanie 7 czasz. To wchodzi w skład gniewu Bożego, wylania gniewu Bożego, który jeszcze raz, jak sobie powiedzieliśmy, nie dotyczy oblubienicy, tak? A więc gdy pierwsza pieczęć jest zerwana, to czytamy, zobaczyłem, a oto biały koń, ten zaś, który na nim siedział, miał łuk i dano mu koronę i wyruszył jako zwycięzca, żeby zwyciężać. Tak powiedziałem, tą osobą jest Antychryst, ale nie jest to rozważanie na dzisiaj, bo nie mówimy tutaj znowu o Antychryście, tylko o znaku bestii. I dalej czytamy o koniu rudym, że pozwolono mu odebrać pokój. Dalej czytamy, koń czarny, ten zaś, który na nim siedział, miał swoje ręce wagę. Kolejna, czwarta pieczęć, zobaczyłem, oto koń płowy, a temu, który na nim siedział, było na imię śmierć, a piekło szło za nim. Czy to ma mieć miejsce? Czy to rzeczywiście tak będzie, że na koniu będzie jechała śmierć, a za nią jechało piekło? No bzdura. A więc jest to pewien symbol. Nie ma prawdziwych czterech jeźdźców
apokalipsy. One symbolizują nadejście czegoś. I tak jak mówimy, owszem, że pierwszy jeździec oznacza antychrysta, to jednak nie mówimy, że on przyjedzie na białym koniu z koroną i z łukiem i będzie zwyciężał. No nie. Tak? Jest to pewien symbol i każdy jeździec na odpowiednim koniu coś oznacza, coś symbolizuje. Czy jest to logiczne, moi drodzy? Objawienie Jana, kolejny symbol, 12 rozdział. I czytamy tak, od pierwszego wersetu. I ukazał się wielki cud na niebie, kobieta ubrana w słońce i księżyc, pod jej nogami, a na jej głowie korona z 12 gwiazd, a była brzemienna i krzyczała w bólach porodowych i w mękach rodzenia. Czytamy dalej, że poradza ona syna, ten syn zostaje zabrany do nieba, ją prześladuje rudy smok i tak dalej. My bardzo dobrze wiemy, a może ci, którzy nie wiedzą, tak, tą kobietą jest Izrael, tak? Zawsze Izrael był nazywany małżonką Boga Jahwe i to z tego narodu, z tą małżonką pojawiło się, wyszło na świat dziecko, którym jest Jezus Chrystus. Są to obrazowe opisy. I tak samo jak słońce i księżyc chociażby były w śnie Józefa i teraz Jan oglądając to i każdy Żyd studiując to wie, o co tutaj chodzi. Tak samo jeżeli czytamy o szatanie jako wielki czerwony smok, to czy szatan wygląda jak wielki czerwony smok? Albo wąż starodawny? No nie, dlatego że jest na przykład przyrównany do węża starodawnego, bo posłużył się wężem, by zwieść Ewę w ogrodzie Eden. Ale czy szatan wygląda jak wielki czerwony smok albo jak wąż? No nie. Nie, są to obrazowe symbole, które go dotyczą. I tak samo, moi drodzy, musimy spojrzeć na całą Księgę Objawienia. Tak? Bardzo ważna rzecz i zasada, że to, co mówi Księga Objawienia, znajduje się w Starym Testamencie, w proroctwach Starego Testamentu, chociażby w Księdze Daniela i zaraz sobie na nią zwrócimy uwagę. A więc otwórzcie sobie, moi drodzy, Księgę Objawienia. A więc ważne jest, by pamiętać o symbolice Księgi Objawienia. Czyli ja z tego jednego rozdziału nie mogę po części opisów traktować symbolicznie, a część opisów z tego rozdziału tłumaczyć dosłownie. Czy jest to zrozumiałe? A więc jak dany rozdział cały mówi o symbolice, no to jest to symbolika. Jakby mówiła coś literalnie, dosłownie, no to jest to dosłownie. W jaki sposób ja mam to dzielić? I zaraz zobaczycie, o co mi chodzi. Objawienie 13 rozdział, otwórzcie sobie, moi drodzy. To jest ten rozdział, o którym później sobie przeczytamy, o tym znamieniu bestii i tak dalej. Ale na początku trzy pierwsze wersety. I stanąłem na piasku morza i zobaczyłem bestię wychodzącą z morza, mającą 7 głów i 10 rogów, a na jej rogach było 10 koron, a na jej głowach imię bluźnierstwa. A bestia, którą widziałem, podobna była do pantery, a jej łapy jak u niedźwiedzia, a jej paszcza jak paszcza lwa. I dał jej smok swoją moc, swój tron i wielką władzę. I zobaczyłem jedną z jej głów, jakby śmiertelnie zraniona, lecz jej śmiertelna rana została uleczona i cała ziemia zdziwiła się i poszła za bestią. A więc teraz, jeżeli ktoś chce mówić, że Jan nie rozumiał czegoś i to, co widział na ręku albo na czole, to musi być chip, on to po prostu widział i jest to prawdziwe, no to czy powstanie jakaś bestia, która będzie miała 10 rogów, będzie mówić bluźniercze rzeczy i pójdzie za nim cały świat? Taka bestia się pojawi? No nie. Jest to znowu symboliczne określenie czegoś. A czego? No właśnie, każdy Żyd wierzący wiedział czego. Otwórzmy sobie, moi drodzy, Daniela 7 rozdział. Jest to bardzo ważne, byśmy się nad tym skupili, moi drodzy, bo o to w tym chodzi. O to w tym chodzi. Jeżeli ktoś sobie czyta Księgę Objawienia i chce ją literalnie rozumieć, to naprawdę daleko nie zajdzie. Dlatego my musimy studiować, znać całą Księgę Biblijną, całą Biblię. Wszystko my zawsze chcemy studiować i porównywać z całością Biblii, z Pisma Świętego, bo nie można wyjąć jakiegoś wersetu, fragmentu z kontekstu i na tym budować teologii, wierzeń. No nie, jeżeli jest to zgodne z całością Pisma Świętego, to tak. Ale inaczej jest to wyrywaniem z kontekstu. No i co czytamy, jak to zrozumiał i co pokazał specjalnie Bóg Janowi, by zrozumiał, co oznacza bestia. Daniela 7 rozdział.
Pierwszy, drugi werset na początku. W pierwszym roku Belszazara, króla Babilonu, Daniel miał sen i widzenia w swojej głowie na swoim łożu. Wtedy spisał ten sen i podał ogół rzeczy. No i o czym śnił? Daniel powiedział: oto zobaczyłem w swoim widzeniu w nocy, oto cztery wiatry niebieskie potykały się na wielkim morzu. I tutaj czytamy dalej. A cztery wielkie bestie wyszły z morza. Jedna różniła się od drugiej. W objawieniu Jana czytamy o pewnej bestii, która się ma pojawić. I tutaj czytamy kolejno, że pierwsza była podobna do lwa, druga do niedźwiedzia, a potem patrzyłem, była inna bestia, podobna do pantery. No i dalej, oto czwarta bestia, straszna, przerażająca i bardzo silna, mające wielkie żelazne zęby. I tak dalej, i tak dalej. I różniła się od wszystkich bestii, które były przed nią i miała 10 rogów. Widzimy ten opis w Księdze Objawienia, 13 rozdział. Tak? I dlaczego właśnie Jan zobaczył bestię? I co miał z tego wywnioskować? No to zobaczcie, Daniela 7 rozdział, a 17 werset tłumaczy, czym są te bestie. Te wielkie bestie w liczbie czterech to czterej królowie, którzy powstaną z ziemi. A więc opis objawienia nie mówi nam, że pojawi się prawdziwa bestia, jakaś demoniczna, diabelska, tylko pojawi się rząd, pojawi się król, nowy światowy rząd, za którym pójdzie cały świat, na którym czele stanie antychryst. Bo ta bestia daje życie kolejnej bestii, którą jest antychryst. Tak? Ale czy antychryst będzie bestią? No nie, będzie człowiekiem. Ten rząd też będzie ludzki. A więc, moi drodzy, widzimy opis. I skoro Jan widzi opisy bestii, to ci w pierwszym wieku, gdy to widzieli i analizowali Księgę Objawienia, no to oni widzieli, że Daniel pisał o bestiach i co te bestie oznaczały. Tak? Mamy wszystko wytłumaczone. Dalej, 8 rozdział Księgi Daniela mówi nam o wizji barana i kozła. I o koźle mamy na przykład napisane tak. Ten kosmaty kozioł to król Grecji, a ten wielki róg między jego oczami to pierwszy król. A to, że został złamany, powstały cztery inne w jego miejsce, oznacza, że cztery królestwa powstaną z jego narodu, ale nie będą miały jego potęgi. A pod koniec ich panowania, gdy przestępcy dopełnią swej miary, powstanie król o srogim obliczu i podstępny. Jego moc będzie potężna, lecz nie dzięki własnej sile. Będzie niszczył w sposób zadziwiający i szczęśliwie mu się powiedzie i w działaniu, bo zniszczy mocarzy i lud święty. Mówimy tutaj o Izraelu. Lud święty to nie oblubieńca. A dzięki jego pomyślności poszczęści mu się podstęp w jego ręku. Będzie się wynosił w swoim sercu i w czasie pokoju zniszczy wielu. Kto ma się wynieść i zasiąść w świątyni Boga i wynieść się nad wszystko, nawet nad Boga. Ponadto powstanie przeciw księciu książąt, czyli przeciwko komu? No, przeciwko Chrystusowi. Lecz bez udziału ręki ludzkiej zostanie skruszony. Tak, o antychryście mamy co powiedziane, że gdy Pan przyjdzie, zostanie zniszczony tchnieniem jego ust, a więc bez ręki. Moi drodzy, objawienie nie jest kosmiczną księgą, którą można sobie tłumaczyć, jak chcemy. Te opisy znajdujemy w Starym Testamencie, w proroctwach, które są w Starym Testamencie. Jedno, drugie tłumaczy. No właśnie, i w ten sposób dochodzimy, moi drodzy, do znaku bestii. A więc wróćmy sobie do objawienia, 13 rozdział. Bardzo ważne jest, że zrobiłem ten wstęp. Bardzo ważne, by pokazać wam, o co chodzi z księgą objawienia. Że jest to księga z symbolami. I tych symboli trzeba szukać nie u jakichś mądrych tego świata, a ja myślę, a mi się wydaje, tylko w Słowie Bożym. Słowie Bożym, bo inaczej to ja sobie mogę powiedzieć, słuchajcie, ja mam Ducha Świętego, sobie powiem i Duch mi powiedział, że to oznacza to i to. Kłamcą jesteś, jak tak powiesz, bo Biblia sama siebie tłumaczy, żeby nie było fałszywych proroctw, żeby nie było fałszywych proroków. Biblia jest objawiona, objawienie jest objawieniem, nie zakryciem. No ale gdzie szukać tego objawienia? No właśnie w Słowie Bożym, bo Biblia tłumaczy Biblię. A więc wróćmy sobie do tego znaku bestii, objawienie 13 rozdział, od 11 wersetu po 18. Potem zobaczyłem inną bestię wychodzącą z ziemi, a miała dwa rogi podobne do baranka, ale mówiła jak smok. Rozumiemy już, co oznacza bestia, jakakolwiek
kogo oznacza Zor? Że oznacza rząd, tak? Króla, czyli rząd. I całą władzę pierwszej bestii sprawuje na jej oczach i sprawia, że ziemia i jej mieszkańcy oddają pokłon pierwszej bestii, której śmiertelna rana została wyleczona, i czyni wielkie cuda, sprawiając, że nawet ogień wstępuje z nieba na ziemię na oczach ludzi. I zwodzi mieszkańców ziemi przez cuda, które jej pozwolono czynić przed bestią, mówiąc mieszkańcom ziemi, aby sporządzili wizerunek bestii, która miała ranę od miecza, ale ożyła. I ten fragment od 15 nas interesuje. I pozwolono jej tchnąć ducha w wizerunek bestii, tak, żeby przemówił wizerunek bestii i sprawił, że ci, którzy nie oddali pokłonu wizerunkowi bestii, zostali zabici. I sprawia, aby wszyscy mali i wielcy, bogaci i biedni, wolni i niewolnicy przyjęli znamie na prawą rękę lub na czoło, i aby nikt nie mógł kupić ani sprzedać, tylko ten, kto ma znamie, imię bestii lub liczbę jej imienia. Tu jest mądrość. Kto ma rozum, niech obliczy liczbę bestii, gdyż jest to liczba człowieka, a liczba jej 666. No i właśnie, moi drodzy, tutaj ktoś się zastanawia. Proszę bardzo, w ogóle wrócimy zaraz sobie do znaczenia tego, albo może powiem od razu, dobrze? Powiem od razu, a później przejdziemy na podobne opisy, jeśli chodzi o znamie albo znak na czole. Zwróćcie uwagę na kolejność, bo powiedzieliśmy sobie, że my jako oblubienica mamy być zabrani, nas nie dotyczy gniew Boży, tak? A więc powiedzieliśmy, zerwaniem pierwszej pieczęci jest pojawienie się Antychrysta i nas już nie ma być tutaj na ziemi. Nas już nie ma być na ziemi. I teraz czytamy pewną kolejność. Zobaczcie jeszcze raz 15. Kogo więc dotyczą te słowa? I pozwolono jej tchnąć ducha wizerunek bestii, tak żeby przemówił wizerunek bestii i sprawił, że ci, którzy nie oddali pokłonu wizerunkowi bestii, zostali zabici. I teraz, moi drodzy, ktoś mówi, proszę bardzo, my będziemy w wielkim ucisku i zginiemy. Nie, nas nie będzie. Ale, moi drodzy, nie każdy chrześcijanin będzie pochwycony. Tak? Wielu, którzy się spodziewają dzisiaj pochwycenia, pozostanie, bo żyją w jakichś grzechach, bo nie poświęcili tamtego czy owego, nie oddali swojego życia Jezusowi Chrystusowi. Są w religii, są w jakichś błędnych denominacjach, nurtach chrześcijańskich, ale ich życie jest zaprzeczeniem tego właśnie, co mówią. I takie osoby zostaną pozostawione. Ale czy to znaczy, że nie będą miały one szansy już na zbawienie? Będą miały szansę na zbawienie. Bo to nam mówi Biblia, że są i będą osoby, które wyjdą z wielkiego ucisku, z palmami w swych rękach i one również wypiorą swe szaty w krwi baranka. Czy my już dzisiaj nie wypraliśmy swoich szat w krwi baranka? Jak najbardziej. A więc my nie musimy je dwa razy wyprać. My uwierzyliśmy w Jezusa Chrystusa, oddaliśmy Mu swoje życie, w tym jest wypranie naszych szat w Jego krwi. Ta krew nas uświęca. A więc to nie dotyczy nas. A więc będzie jednak grupa, gdy nas już nie będzie, będą widzieć, co się stało, że to jest wszystko prawda, że Chrystus zabrał swoich wiernych, ale oni pozostaną. I wciąż jest dla tych osób nadzieja, ale niestety te osoby muszą zginąć. Bo zobaczcie, tutaj mamy to opis i zwróćcie uwagę na kolejność. Pierwszą rzeczą jest to, a więc powiedzmy tak, choćbyś nawet został tutaj, nie zostaniesz wzięty w czasie pochwycenia, ale pozostaniesz wierny i zginiesz z rąk Antychrysta, bo nie oddasz pokłonu wizerunkowi bestii, to i tak ciebie nie dotyczy to, że dostaniesz jakiś znak, symbol na czoło albo na rękę. Dlaczego? Dlatego, że zobaczcie, kogo dotyczy to. Jeszcze raz, kolejność. Pozwolono jej tchnąć ducha wizerunek bestii, tak, żeby przemówił wizerunek bestii i sprawił, że ci, którzy nie oddali pokłonu wizerunkowi bestii, zostali zabici. A więc ci, którzy pozostaną, ale będą wierni, zostaną zabici przez Antychrysta. I dopiero wtedy na całą resztę, która się pokłoni Antychrystowi, czytamy i sprawia, aby wszyscy mali i wielcy, bogaci, biedni, wolni, niewolnicy przyjęli znamie na prawą rękę lub na czoło. No to kto to jest? Ci, którzy byli wierni, się nie pokłonili, już zginęli.
A więc dlaczego ty jako chrześcijanin się tego obawiasz, żeby nie wziąć szczepionki, bo to może być znak antychrysta, żeby nie przyjąć chipa? Czy to oznacza, że tak, że staniesz się sługą antychrysta? No nie. No nie, dlatego że tak sobie powiedzieliśmy. Raz nas już nie będzie, dwa ci, którzy będą pozostawieni, ale będą po stronie Chrystusa, zginą. I dopiero cała reszta zostanie, tak? Na nich, jak czytamy, wszyscy oni, bogaci, biedni, wolni, niewolnicy, będą musieli przyjąć znamię na prawą rękę lub na czoło, aby nikt nie mógł kupić ani sprzedać, tylko ten, kto ma znamię, imię bestii lub liczbę jej imienia. Taka jest prawda, taka jest kolejność, moi drodzy. No i teraz tak, jeżeli twierdzisz, aha, bo co, na co chciałem zwrócić uwagę, moi drodzy, zwróćcie uwagę, że ten 15 mówi, jeszcze idąc w tą stronę, że wszyscy zginą, którzy nie oddają pokłonu wizerunkowi bestii. Co wam to przypomina? Zobaczcie, Daniela, trzeci rozdział. Mamy tutaj opis, nie wiem, czy pamiętacie, przykład Szedracha, Meszacha i Abednego na dworze babilońskim, podczas niewoli babilońskiej. No właśnie, czytamy coś takiego w księdze Daniela. Żebyśmy dobrze zrozumieli, co jest wzięciem na siebie, w ogóle już powiedzieliśmy sobie, jaka grupa weźmie, ale chodzi o ogół, bo tu nie chodzi o przyjęcie jakiegoś szczepienia albo podskórnego chipa, i że przez ten sposób już ktoś jest oddał się Antychrystowi. No nie. Zobaczcie Daniela, trzeci rozdział, werset od 1 do 6. Król Nabuchodonozor wykonał złoty posąg i zobaczcie, i zastanówcie się, czy nie czytamy tutaj o tej samej zasadzie, czyli symbol oddania czci komuś, świadome, to chciałem podkreślić. Nawet ktoś by cię dzisiaj związał, siłą dałby ci, bo już słyszymy takie rzeczy, szczepionkę, czy nawet chipa. To nie znaczy, że ty się stajesz sługą antychrysta, że przyjąłeś antychrysta, że straciłeś zbawienie. Nie, bo o tym szczepionka albo chip nie znaczy tego, że ty się komuś oddałeś. Ty musisz świadomie. Zobaczcie, co jest dzisiaj z naszym zbawieniem. Zaraz sobie to osiągniemy. Ale co jest z naszym zbawieniem? Przez co ty jesteś zbawiony? Że jesteś w jakiejś religii? Że jesteś w jakiejś denominacji chrześcijańskiej? Że idziesz do kościoła raz w tygodniu? Przez to jesteś zbawiony? No nie, to jest pewien znak twojego chrześcijaństwa, ale ty jesteś zbawiony przez to, że przyjąłeś Chrystusa. Że pokutowałeś, a to znaczy, że wyszedłeś z swoich grzechów, że na nowo cię narodził Chrystus Duchem Świętym i że dla Niego żyjesz. Twoje stare ciało, twoje stare życie przestało istnieć. Umarłeś na wzór Chrystusa. W tym jest twoje zbawienie. Czym więc jest przyjęcie Antychrysta, jeżeli nie tym samym, tylko w drugą stronę? Tak? Jeżeli ty się oddajesz Chrystusowi, odrzucasz szatana, odrzucasz świat, odrzucasz ciało, odrzucasz grzech. Oddajesz się Antychrystowi, odrzucasz Boga, odrzucasz Chrystusa, odrzucasz to wszystko. Na wieki wieków. Oddajesz się szatanowi, bo Antychryst jest tak? Za nim stoi szatan. Czy to jest zrozumiałe? I zobaczcie, trzeci rozdział Daniela. Król Nabuchodonozor wykonał złoty posąg. Tam czytaliśmy, że ci, którzy się nie pokłonią, nie oddają pokłonu przed obrazem bestii, zostaną zabici. To samo. Zobaczcie, król Nabuchodonozor wykonał złoty posąg o wysokości 60 łokci i szerokości 6 łokci i postawił go na równinie Dura w prowincji Babilonu. Wtedy król Nabuchodonozor rozesłał posłów, aby zebrali książąt, starostów, dowódców, sędziów, skarbników, prawników, urzędników, wszystkich przełożonych prowincji, by przyszli na poświęcenie posągu, który wystawił król Nabuchodonozor. Wtedy zgromadzili się książęta, starostowie, dowódcy, sędziowie, skarbnicy, prawnicy, urzędnicy i wszyscy przełożeni prowincji na poświęcenie posągu, który wzniósł król Nabuchodonozor i stanęli przed posągiem, który wystawił Nabuchodonozor. A herold zawołał donośnym głosem: rozkazuje się wam ludy, narody i języki, chwili, gdy usłyszycie dźwięk trąby, fletu, harfy, sambuki, psalterionu, cymbałów i wszelkiego instrumentu muzycznego, macie paść i oddać pokłon złotemu posągowi, który wystawił król Nabuchodonozor. Jest to to samo? I szósty werset. A kto nie upadnie, nie odda pokłonu, zostanie w tej samej godzinie wrzucony do pieca rozpalonego ogniem. Tak? Tu
czytamy to samo. Jeżeli ktoś nie odda czci posągowi, wizerunkowi bestii, zostanie zabity. To jest świadome przyjęcie na siebie Antychrysta. To ma całkowicie, moi drodzy, duchowe znaczenie, że ty odrzucasz Boga, idziesz za Nim, za fałszywym Mesjaszem, fałszywym Bogiem, bo jak czytamy, ma się ogłosić Bogiem, zasiadając w świątyni. Potem będzie oddanie czci Jego symbolowi. Jak nie, to zginiesz. Tutaj kur Nabuchodonozor, pokłoń się posągowi, jak nie, to do pieca. To jest ta sama sytuacja, moi drodzy. Ta sama sytuacja. Jednakże, jeżeli chcemy mówić, bo no jednak będzie ten chip i tak dalej, że to będzie ten znak. Moi drodzy, co czytamy? O czym czytamy w objawieniu Jana znowu? 14 rozdział chociażby, a pierwszy werset. Czytamy tak. I zobaczyłem, a oto baranek stał na górze Syjon, a z nim 144 tysiące tych, uwaga, uwaga, którzy mieli imię jego ojca wypisane na czołach. Tak? Miałem jeszcze tutaj podane, poczekajcie. O znaku, poczekajcie, poczekajcie, bo źle sobie zapisałem. Ale mamy znak na czole, ok, to jest jedna rzecz. I objawienie 7 rozdział. Przepraszam, tak to miało być. Objawienie Jana 7 rozdział, o tej samej grupie, bo tutaj mamy o imię Boże mają na czołach, ale w 7 rozdziale, 3-4 werset czytamy tak. Nie wyrządzajcie szkody ziemi, ani morzu, ani drzewom, dopóki nie opieczętujemy sług naszego Boga na ich czołach. Wystarczy ten trzeci. To czy Bóg będzie wszczepiał jakiś chip w czoła swoich wybranych? Tak jak chip ma być na głowie albo ręku tych, którzy pójdą za Antychrystem? Czy my rozumiemy znaczenie duchowe? Bo przecież Bóg nie będzie nikogo zchipował, żeby przez ten chip było wiadomo, że oni są Jego. Tak samo jak Antychryst nie musi nikogo chipować, by to był znak, że oni do Niego należą, bo wcześniej ci, którzy się nie pokłonią Mu, zginą. A więc cała reszta, która to zrobi, już do Niego należy. Czytamy, że Bóg ma pieczętować znakiem na czole swoich sług. I nie jest to absolutnie, nie możemy w żaden sposób pomyśleć, że jest to jakiś chip, coś podskórnego. Tak? I właśnie ten 14 rozdział, pierwszy werset przeczytaliśmy sobie, że tym znakiem jest, jeszcze raz, zobaczyłem, oto baranek stał na górze Syjon, a z nim 144 tysiące tych, którzy mieli imię jego ojca wypisane na czołach. Mamy tutaj podkreślenie, że jest to duchowa przynależność. To, że my się oddaliśmy Chrystusowi, czy my czysto żyjemy, czy jest to w naszym sercu, wie tylko Bóg. To jest ten znak na czole, którego ty nie widzisz, czy ja mam. A ja nie widzę, czy ty masz, bo ja mogę być kimś podwójnego życia, ty możesz być kimś podwójnego życia, ale Bóg widzi. To dla Niego to jest ten znak na czole. Czym jeszcze jest ten znak na czole? Efezjan, moi drodzy, pierwszy rozdział. Efezjan, pierwszy rozdział, 13-14 werset. W nim i wy położyliście nadzieję, kiedy usłyszeliście słowo prawdy, Ewangelię waszego zbawienia. W nim też, gdy uwierzyliście, to co się stało? Zostaliście zapieczętowani obiecanym Duchem Świętym, który jest zadatkiem naszego dziedzictwa, aż nastąpi odkupienie, nabytej własności dla uwielbienia Jego chwały. Zostaliśmy zapieczętowani. Czy mamy chipa od Boga na czole, na ręce? No nie. Pieczęć Ducha Świętego. Jest to obrazowe. Jeszcze raz mówimy o symbolice Księgi Objawienia. Jeszcze raz mówimy, że to, co się znajduje w Księdze Objawienia, musi być w Starym Testamencie, byśmy wiedzieli, jak to czytać. Bestie oznaczają władzę, tak? Chip, znaczy znak, no mamy powiedziane bardzo wyraźnie, czym jest. Bóg też pieczętuje swoich wiernych. Mają Jego imię. A więc są zapieczętowani Duchem Świętym. O tym tutaj mówimy. Słuchajcie, dlaczego ktoś mówi, że tu to musi być chip na ręce, na czole, a tutaj, gdy czytamy o pieczętowaniu na czołach sług Bożych, to już nie jest chip. No to jak?
Jak tutaj, prawda, rozumiecie o co chodzi? Jeżeli to by był jeden opis w Biblii, tylko w przypadku Antychrysta, ale Bóg okazuje się też pieczętuje. Też pieczętuje. I tutaj bardzo wyraźnie sobie powiedzieliśmy, czym jest ten znak. A teraz ktoś powie, no ale tam jest na ręce, na czole, a więc to musi coś oznaczać. Księga Wyjścia, moi drodzy. 13 rozdział, 9 werset. Sytuacja wyjścia Izraela z Egiptu, mieli spożywać baranka paschalnego i tak dalej, i tak dalej. I czytamy 13 rozdział, 9 werset, coś takiego. To, żeby to przestrzegać, ma być czym? To będzie jako znak na Twojej ręce, jako pamiątka przed Twoimi oczyma. Czyli mamy znak na ręce i znak między oczyma, na czole, tak? Czy ktoś tam był czipowany? No nie. To, że będziecie to obchodzić w posłuszeństwie Bożym, na pamiątkę wyjścia, wyprowadzenia z niewoli egipskiej, będziecie spożywać baranka paschalnego i tak dalej. I to będzie jako znak na Twojej ręce, jako pamiątka przed Twoimi oczyma. Więc jeżeli Żyd czyta znowu i czytał w pierwszym wieku o znaku na ręce i na czole, to jak to rozumiał? No właśnie tak, to są symbole duchowe przynależności albo do Boga, albo do szatana. Tak? Natomiast czy może się zdarzyć, że będzie czipowanie i będzie one powiązane z Antychrystem? Tak, jest to możliwe. Jest to możliwe, ale oddaniem się Antychrystowi jest przyjęcie go, przyjęcie, oddanie mu czci, tak sobie powiedzieliśmy, gdyż cała reszta zginie, która tego nie zrobi. I to oddania czci Antychrystowi zależy, czy ten znak się przyjmie. Natomiast jeżeli się rozwija ta technologia dzisiejsza i z powodu chociażby wirusów będzie już tylko skanowanie ręki, jest to możliwe, ale nie jest to znakiem Antychrysta. Tak? Tylko świadome, duchowe oddanie się Antychrystowi albo Bogu. I ci, co zostaną podczas wielkiego ucisku, nie oddają mu pokłonu, nie przyjmą go, odrzucając Boga, zginą. A cała reszta dopiero ma przyjąć. Tak? Znak na ręce albo czole. Czy jest to, moi drodzy, transparentne? Czy jest to logiczne dla was? I naprawdę proste? No właśnie. A więc myślę, moi drodzy, że to wystarczy. To wystarczy, byśmy pamiętali, że Księga Objawienia jest księgą symboli. I te symbole nie podlegają, jak i żadna wypowiedź biblijna, jak Biblia nas ostrzega, nie podlega dobrowolnej interpretacji. Dlatego, że wszystko jest pisane nie z woli człowieka, ale z woli Boga. I skoro Księga Objawienia jest objawieniem, a nie zgaduj z gadulą, to Bóg nam objawił przez różne symbole, co się stanie, a wyjaśnienie tych symboli mamy w innych proroctwach biblijnych. Tak trzeba studiować Biblię. Dlatego, kochani, zastanawia mnie to, nie zastanawia mnie to, że robi to świat. Żyje teoriami spiskowymi, żyje szczepionkami. Tak jak powiedziałem, ja się nie zaszczepię, moja rodzina się nie zaszczepi, jest to absolutnie złe. Czy może to prowadzić do wyludnienia? Może. Może to prowadzić do różnych rzeczy, ale nie jest to znak Antychrysta i przyjmując to, nawet gdy ci ktoś to na siłę zrobi, nie znaczy to, że tracisz zbawienie, to nie ma jedno z drugim nic wspólnego. Przyjęcie Antychrysta i znamienia bestii jest oddaniem się świadomie Antychrystowi przeciwko Bogu. Za Antychrystem stoi szatan. Ci, którzy będą wierni i pozostaną, nie będą pochwyceni, powtórzę to po raz kolejny, odmówią pokłonu bestii, zostaną zabici, a cała reszta, która to zrobi, odrzuca Boga i przyjmuje tak znamie czy znak bestii, przynależność do Antychrysta, przynależność do szatana. I takie jest, moi drodzy, wyjaśnienie właśnie tego, o czym czytamy. Jeżeli macie dodatkowe pytania, jeżeli chcecie w jakiś sposób inaczej to rozszerzyć, zapytać, to zachęcam do kontaktu prywatnego. Nie trzeba naprawdę, myślę, że i tak za długo mówię, ale rozciągnę to na takie kwestie, by to zrozumieć, o co tutaj chodzi.
ale naprawdę na temat tego nie trzeba dużo mówić. Tylko jeszcze raz chcę podkreślić, jeżeli ktoś jest sługą Chrystusowym, bądź światłem tego świata. Ludzie dzisiaj mają jeszcze czas, by przyjść do Boga, przyjść do Chrystusa. I oni nie szukają chrześcijan, którzy karmią innych każdego dnia teoriami spiskowymi. Oni widzą to wszędzie, na każdym portalu, w każdych wiadomościach, na YouTubie i tak dalej. Widzą tylko koronawirus, widzą szczepienia, widzą chipy, widzą to wszystko. Do nas mają przyjść jako źródła światła, które kieruje tylko i wyłącznie na Chrystusa, który kieruje na Słowo Boże, który kieruje na tłumaczenie Słowa Bożego Słowem Bożym. Bo tak dzisiaj na grupie wczoraj sobie z braćmi rozmawialiśmy przez Zoom. Również ten świat podaje liczbę 666, Armagedon, podaje bestie, nie rozumiejąc tych rzeczy, ale mówiąc, że to się dzieje. Nie rozumiejąc tych rzeczy, nie rozumiejąc, jak czytać Biblię. Dlatego, kochani, bądźmy światłem światła. Jeżeli jesteś nowonarodzonym bratem albo siostrą, zajmuj się tylko Chrystusem. Przejrzyj dzisiaj swój profil facebookowy i zobacz, czy bije z niego światło Chrystusa, czy bije z niego ciemność tego świata w różnego rodzaju rodzajach teorii spiskowych. Bardzo Wam dziękuję. Błogosławię, kochani, w imię Pana naszego Jezusa Chrystusa.